Komar HR szkolenia. Funkcjonalność szkolenia to narzędzie z zakresu miękkiego HR, pozwalające na ewidencję przebiegu procesu szkoleniowego w firmie. W tym zakresie istnieje możliwość definiowania własnej listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, tworzenia i zarządzania okresami szkoleniowymi, planowania i zatwierdzania szkoleń dla pracowników z poziomu planu szkoleń. Ewidencja zrealizowanych szkoleń dostępna jest w danych pracownika, zakładka szkolenia. Wykonywanie poszczególnych operacji w zakresie szkoleń zostało oparte na ustawieniach w schemacie uprawnień. Ustawienia dla sekcji szkolenia w grupie Rozwój Pracownika decydują o dostępie do menu Lista Szkoleń oraz Plan Szkoleń. Natomiast z poziomu grupy Zarządzanie można nadać uprawnienie do definiowania listy szkoleń i okresów szkoleniowych. Lista szkoleń to własna lista słownikowa dostępnych w danej firmie szkoleń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Może ona być uzupełniana przez użytkownika z przypisanym schematem uprawnień administrator oraz użytkownika z dowolnym schematem, w którym w zakładce zarządzanie do listy szkoleń zaznaczono opcję aktywna. Czerwone oznaczenie na kafelku oznacza, że ma ono status nieaktywny. Dodamy teraz nowe szkolenie za pomocą ikony Dodaj szkolenie. W formularzu należy wpisać unikalną nazwę, a następnie wybrać rodzaj szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne. Dodatkowe pola umożliwiają wybór kategorii i profilu szkolenia oraz liczby dni kosztu planowanego szkolenia. W przypadku wybrania szkolenia zewnętrznego na formularzu pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia organizator miejsce szkolenia. Lista kategorii zawiera zdefiniowane trzy grupy do wyboru: szkolenia, egzamin i konferencja. Standardowych pozycji nie można usuwać, ale za pomocą przycisku Dodaj nową kategorię można dodawać i usuwać własne kategorie. Analogiczne możliwości są dostępne na liście profil. Domyślnie ustawiono profil ogólny. Szkolenia, które nie będą już wykorzystywane w firmie, mogą być oznaczone jako nieaktywne, co spowoduje, że nie będą widoczne przy planowaniu szkoleń przez pracowników. Sekcja opis przeznaczona jest na wpisanie treści dotyczącej np. programu szkolenia. Zapisujemy formularz szkolenia. Opcja Zaznacz wszystkie szkolenia umożliwia zaznaczenie wielu pozycji i ich np. usunięcie. Za pomocą przycisku Zmień widok na desktopach możliwe jest wyświetlenie szkoleń w układzie listy z możliwością sortowania po kolumnach. Dodatkowo pojawiają się wówczas kolumny status i profil. Szkolenia o statusie nieaktywne są wyświetlane na końcu listy. Okresy szkoleniowe pozwalają na definiowanie budżetów szkoleniowych na wybrane lata, miesiące i udostępnianie ich dla całej firmy lub z zawężeniem do wybranego centrum podległościowego. Użytkownicy posiadający uprawnienie do zarządzania okresami szkoleniowymi mają w menu widoczną zakładkę Szkolenia okresy szkoleniowe. Po zmianie widoku na tryb listy widzimy również całkowity koszt zawierający sumę wszystkich kosztów danego okresu szkoleniowego. Dodatkowe oznaczenie zablokowany na kafelku informuje o statusie zablokowanym dla zamkniętych okresów. Zdefiniujemy teraz nowy okres szkoleniowy. W formularzu Dodaj okres szkoleniowy należy wpisać jego unikalną nazwę, a następnie wybrać centrum podległościowe, które będzie mogło korzystać z tego budżetu. Jeśli główne centrum posiada niżej podcentra, które też będą mogły korzystać z tego samego okresu szkoleniowego, można zaznaczyć opcję z podcentrami. Wybór w polu centrum będzie zależny od struktury podległościowej, w jakiej znajduje się zalogowany kierownik. Będzie on mógł dodać okres szkoleniowy dla własnego centrum oraz centrów mu podległych. Pracownik podczas zapisywania się na szkolenia będzie mógł wybrać tylko okresy szkoleniowe przypisane do jego centrum według struktury podległości. Jeśli użytkownicy aplikacji nie prowadzą w swoich firmach budżetów szkoleniowych, a chcą korzystać z funkcjonalności planowania i zatwierdzenia szkoleń dla swoich pracowników, muszą zdefiniować przynajmniej jeden okres szkoleniowy. W polu centrum można wskazać najwyższy poziom firma, z podcentrami oraz zaznaczyć okres do jako bezterminowo. Wówczas każdy z pracowników będzie mógł skorzystać z tego okresu szkoleniowego podczas planowania szkolenia. Kolejnym krokiem jest określenie kwoty budżetu lub pozostawienie domyślnie zaznaczanego parametru nieokreślony. Jeśli łączny koszt szkoleń przypisanych do danego okresu szkoleniowego przewyższa ustaloną kwotę budżetu, wówczas wartość jest wyświetlana w kolorze czerwonym. Wejdźmy teraz do zatwierdzonego okresu szkoleniowego. Zakładka Ogólne zawiera dane dotyczące okresu szkoleniowego, kwoty budżetu oraz kosztów przypisanych już szkoleń. Kwota kosztów została podzielona na koszty szkoleń planowanych, zatwierdzonych i zrealizowanych. Widoczne są również ewentualnie odnotowane koszty dodatkowe. Wartość pozostała prezentuje kwotę różnicy między budżetem planowanym a rzeczywistymi kosztami. W dolnej części okna znajdują się koszty szkoleń oraz lista osób korzystających ze szkoleń w ramach tego budżetu szkoleniowego. Lista zawiera również nazwy szkoleń ich czas trwania i poniesiony koszt całkowity. Oświetlane nazwiska są odfiltrowane do podwładnych zalogowanego kierownika bądź zastępcy z oddzielnym podsumowaniem kosztów poniesionych tylko przez te osoby. Plan szkoleń pozwala pracownikom zaplanować własne szkolenia w ramach dostępnych budżetów szkoleniowych lub podejrzeć Szkolenia, jakie zaplanowano dla niego przełożony. Zalogowany użytkownik posiadający uprawnienia do szkoleń własnych lub podwładnego ustawiony na edycję lub podgląd będzie mógł wybrać w menu bocznym Szkolenia Plan Szkoleń. Dodatkowo na kafelkach mogą pojawić się oznaczenia graficzne statusu, w jakim znajduje się przypisane szkolenie. Brak oznaczenia Zaplanowane oznacza status szkolenia, na który pracownik jest zapisany, ale nie zostało ono jeszcze zatwierdzone przez przełożonego. Zielone oznaczenie Zatwierdzone. Szkolenie zatwierdzone przez przełożonego. Użyto opcji zatwierdź. Niebieskie oznaczenie zrealizowane. Szkolenie zrealizowane przez pracownika. Użyto opcji oznacz jako zrealizowane. Zaplanujmy teraz wspólnie szkolenie. Wybieramy ikonę zaplanuj szkolenie i zapisujemy się na szkolenie uzupełniając odpowiednie dane. W polu szkolenie pojawi się zdefiniowana wcześniej lista szkoleń do wyboru. Planując szkolenie wewnętrzne, możliwy jest wybór tylko z przygotowanej wcześniej listy dostępnych szkoleń. Szkolenie zewnętrzne może być wybrane z listy, lub w przypadku jednorazowych szkoleń można skorzystać z opcji nowe szkolenie. Wówczas bezpośrednio na formularzu planowanego szkolenia można wpisać nazwę szkolenia, organizatora, miejsce i koszt szkolenia. Planowany koszt jest odczytywany z formularza szkolenia dodawanego do listy szkoleń lub w przypadku opcji nowe szkolenie uzupełniany ręcznie. Podczas planowania szkolenia możliwe jest też wprowadzenie dodatkowych informacji w polu uwagi. Wprowadzone dane dotyczące planowanego szkolenia można zapisać przyciskiem Zapisz. Wówczas otrzyma ono status zaplanowane lub, w przypadku kierowników, zastępców, przyciskiem Zapisz i zatwierdź. Wówczas szkolenie uzyskuje status zatwierdzone. Wejdźmy teraz do szkolenia zatwierdzonego. Jak widać, planowany koszt pokrywa się z kosztem rzeczywistym, jednak w dalszym ciągu możemy go edytować. Dodamy teraz dodatkowe koszty dojazdu oraz uwzględnimy ten fakt w uwagach Podobnie jak w przypadku innych funkcjonalności aplikacji Komar HRM akcje wykonywane w zakresie planowania, zatwierdzenia i usuwania szkoleń mogą być wysyłane w formie powiadomień mailowych na adres pracownika, kierownika i jego zastępcy oraz dodatkowy adres e-mail wskazany w konfiguracji. Ustawienia powiadomień mailowych znajdują się w menu Administracja, konfiguracja. Domyślnie włączono ich wysyłanie. Powiadomienia dotyczące szkoleń są także widoczne z poziomu okna startowego. W zależności od pozycji w strukturze organizacyjnej będą to powiadomienia dotyczące zalegowanego użytkownika, jak i jego podwładnych. Z poziomu powiadomień kierownik bądź zastępca, w zależności od uprawnień, będzie mógł w szybki sposób zatwierdzić lub odrzucić nieobecność, delegację i szkolenie planowane przez podwładnego. Z poziomu dashboardu możliwe jest również zaplanowanie szkolenia dla wybranych pracowników.